Agata się kręci. Dzisiaj dedykuję spotkanie na Instagramie społeczności LGBT. Zapraszam teraz na rozmowę z Antonem, czyli z Antonem Ambroziakiem, który urodził się jako dziewczyna. Anton pisze o sobie i mówi o sobie, że ma alergię na ograniczanie wolności. Zawsze się buntował przed tym, żeby ktoś zamykał go w swoich schematach. I przede wszystkim to, co najważniejsze, jest osobą niebinarną, osobą, która jest trans i osobą, która robi bardzo dużo, aby zrozumieć lepiej innych, którzy są podobni do niego. Powiem szczerze, że o ile my jako ludzie heteroseksualni jesteśmy jakoś w stanie ogarnąć zjawisko odrębności seksualnej czy inności seksualnej gejów czy lesbijek, to myślę, że świat ludzi trans jest nam naprawdę bardzo mało znany. I zanim ulegniemy łatwym i jakże czasami okrutnym ocenom, a w ogóle odradzam jakiekolwiek ocenianie kogokolwiek, chociażby po to, żeby samemu nie być ocenianym, to wydaje mi się, że przede wszystkim musimy wykonać pewną pracę, która wiąże się z poznawaniem świata, który jest różny, który jest bardzo ciekawy, bardzo różnorodny. Jeżeli zaczniemy to bliżej poznawać, tę różnorodność, to wtedy jest szansa, że więcej zrozumiemy, nauczymy się i nie będziemy się wzajemnie ranić. I pamiętacie, takie metody leczenia kiedyś były w XIX wieku opisane w literaturze. Pamiętacie, jak wsadzali do pieca anielkę, która miała gorączkę? Albo jak chcieli, nie wiem, wypędzać jakieś duchy z chorego. No właśnie. A teraz już wiemy, że wystarczy podać dobre lekarstwo, iść do lekarza, leczyć się. I można na przykład wyzdrowieć z zapalenia płuc albo z jakichś innych chorób. Wiedza czyni cuda. I właśnie tak traktuję naszą rozmowę z Antonem. Potrzebujemy tej wiedzy. My, heteroseksualni, my, którzy jesteśmy większością, którym nam naprawdę, tak szczerze mówiąc, tej wiedzy brakuje. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla społeczności trans, ponieważ nie wiem, czy wiecie, że 18 czerwca, czyli jutro, jest to dzień, 18 czerwca, jest to dzień, który Światowa Organizacja Zdrowia w którym usunęła transpłciowość z listy zaburzeń psychicznych. Usunęła transpłciowość z listy zaburzeń psychicznych. A więc jest to bardzo ważny dzień i o tym również będziemy z Antonem rozmawiać. Witaj, Anton. Witam Państwa. Cieszę się ogromnie. Dzisiaj mamy taki maraton LGBT u mnie na Instagramie. Tak, oglądałem jednym okiem i słuchałem innym uchem wcześniejszego. Okay. Cześć, Anton. Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłeś się. Udzieliłeś znakomitego wywiadu do Vogue'a, którym tłumaczysz bardzo wiele i wydaje mi się, że to jest taki wywiad, który każdy powinien przeczytać. Ten wywiad zaczyna się od pytania, jak określasz swoją tożsamość? Czy mógłbyś też to nam powiedzieć? Zrobiłaś mi już taki krótki wstęp, ale tak powiem swoimi słowami. Jestem osobą transpłciową, co oznacza, że moje poczucie tożsamości jest inne od płci, która została oznaczona przy urodzeniu. Moja płeć oznaczona przy urodzeniu to było kobieta. Ja natomiast kobietą się nie czuję. Czuję się na tym spektrum tożsamości bardziej po stronie męskiej, ale tak jak mówiłaś, wśród osób termin transpłciowy to jest taki parasolowy termin, który określa wszystkie osoby, których właśnie to poczucie tożsamości jest inne niż to przy
oznaczenie przy urodzeniu. Są osoby transseksualne, czyli te, które są na krańcach tej osi, czyli zostały oznaczone jako kobieta, ale czują się mężczyznami. W drugą stronę zostały oznaczone mężczyznami, czują się kobieta. Natomiast są też osoby niebinarne, czyli te, które są gdzieś pomiędzy na tej osi. Gdybyśmy tak sobie wyobrazili, czym jest płeć, nie rozumiana tylko stricte biologicznie, ale też jako coś, co jest A uwarunkowane kulturowo, B jest też psychiczne, no to właśnie gdzieś pomiędzy na tej osi, bliżej męskiej, ale nie do końca, nie na samym krańcu, ja bym się określił. Więc transpłciowy, niebinarny chłopak, można tak mówić. Powiedziałam przed chwilą, że 18 czerwca jest dla Was bardzo ważnym dniem. Skreślono transpłciowość z listy zaburzeń psychicznych. Czy wcześniej byłeś tak traktowany, jako osoba zaburzona psychicznie? No tak przynajmniej musieli mnie traktować lekarze, bo lista WHO szczególnie ważna jest przy diagnostyce osób trans. To znaczy, jeżeli ktoś z nas chciałby wejść na terapię hormonalną, która pozwala mu bardziej poczuć się w ciele tą płcią, którą się czuje, no to potrzebuje przejść diagnostykę. To znaczy, potrzebuje, żeby seksuolog, psychiatra i psycholog wydali mu na to dokumenty. To znaczy, potwierdzili, że ta jego/jej płeć faktycznie jest taka i nie wynika z jakichś innych zaburzeń. Więc faktycznie lekarze musieli traktować to jako zaburzenie psychiczne, co naturalnie jest kategorią, która nas troszeczkę patologizuje, prawda? No, Anton, szczerze mówiąc, brzmi jak droga przez mękę w Polsce, jak piekło. Brzmi jak droga przez mękę. Wszystko opiera się oczywiście na konkretnych osobach. Systemowo wszystko jest wymyślone bardzo źle. Jeżeli trafi się na dobrego lekarza, to oczywiście można być zaopiekowanym, ale ja na przykład nie miałem tej radości trafić na osobę, która jest w pełni kompetentna i zetknąłem się z dużą dawką transfobii, też wśród lekarzy. Na szczęście z roku na rok tych specjalistów, którzy są nam pomocni, jest coraz więcej, co nie znaczy, że nie ma problemów systemowego. I tutaj mówiłem o diagnostyce, czyli tej drodze medycznej, którą część z nas przechodzi, ale też część nie chce przechodzić, co jest bardzo ważne, bo doświadczenie osób trans, to co ja opowiadam, to będzie moje doświadczenie. Nie mogę mówić też za wszystkie osoby transpłciowe. Każda ma jakąś swoją historię i jakieś też swoje cele w tranzycji. Ale jest też druga część tej opowieści, to znaczy korekta prawna. Czyli jeżeli chcemy zmienić oznaczenie w dokumentach, czyli na przykład oznaczenie z kobiecego na męskie oraz zmienić imię i końcówkę nazwiska, to potrzebujemy wejść na drogę sądową. Tak to jest w Polsce ułożone. Co to dokładnie oznacza? Oznacza to, że musimy najpierw zebrać tę diagnostykę, w której specjaliści potwierdzą to, że jesteśmy tą osobą, którą się czujemy, czy już pierwsza rzecz karygodna, że potrzebujemy na to jakiegoś świstka od lekarza, a Od drugie lekarza, musimy. który może nie być empatyczny, który może być Dokładnie. niedelikatny, lub też Dokładnie. mówiąc krótko, może w ogóle się z tym nie zgadzać i wtedy będzie, no właściwie to niemożliwe. Wtedy będzie to albo niemożliwe, albo będzie ta diagnostyka bardzo długa, żmudna, co często dla osób trans oznacza, że na kilka lat żyją w takim zawieszeniu. To znaczy nie idą na studia, nie podejmują pracy, nie autują się, w zasadzie zajmują się tylko i wyłącznie tą swoją diagnostyką. No i możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to jest żyć przez kilka lat w zamrożeniu, tylko w jakiejś swojej maleńkiej banieczce wśród osób, które są wspierające i to rozumieją. Natomiast jeszcze wrócę do tej korekty prawnej, bo gdy zbierzemy już tę diagnostykę, co jak mówiliśmy, jest procesem trudnym, to potem idziemy do sądu, ale do sądu, w którym pozywamy naszych rodziców. Czyli w sądzie, w pozwie cywilnym, naprzeciwko nas stają nasi rodzice i my pozywamy ich zgodnie z tym, co orzekł kiedyś Sąd Najwyższy, za to, że źle oznaczyli naszą płeć przy urodzeniu, Anton, rodzice. to musiało być dla ciebie straszne i dla twoich rodziców. No, my jesteśmy jeszcze, powiedzmy, przed tym etapem. Dokładnie mogę też się pochwalić, bo długo na to czekałem. 14 lipca mam rozprawę pierwszą o uzgodnienie płci. Moi rodzice
są wspierający, wypisali tylko powództwo, w którym jakby zgadzają się z tym zarzutem, który został im przedstawiony, ale stwierdziliśmy, że takiej dynamiki relacyjnej, no nie chcemy stawać po dwóch stronach sali sądowej naprzeciwko siebie, więc moich rodziców po prostu nie będzie. Idę tam sam to załatwić i mam nadzieję, że sąd będzie wspierający. Często jest tak, że sędziowie uznają, że ta procedura jest absurdalna, że przecież coś takiego powinno się, tak jak w innych państwach, załatwiać na drodze administracyjnej, to znaczy z taką diagnostyką, iść po prostu do urzędu, pokazać to wszystko już bez zbędnej weryfikacji dodatkowej, po prostu dostać te dokumenty, które nam się zwyczajnie należą. A tutaj jest tak, że często sędziowie tak uznają, ale są też tacy, którzy powołują dodatkowych biegłych, żeby jeszcze raz zweryfikować, czy na pewno osoba jest tym, za kogo się podaje. No jest to absurdalne, jak w jakimś po prostu dochodzeniu śledczym, no Jak jakbyśmy byli przestępcami. wygląda, powiedz, taka rozmowa Z sędzią? z sędzią, z lekarzem, taka rozmowa o dochodzeniu prawdy na Z temat twojej lekarzem, no jest z płciowości? takim lekarzem, na którego ja trafiłem, wygląda dosyć upokarzająco. To znaczy, byłem pytany o różne szczegóły, które nie mają nic wspólnego z poczuciem tożsamości płciowej. Byłem pytany o moją orientację seksualną, bo lekarze często też są homofobiczni, więc stwierdzają, że jeżeli jak można być prawdziwym mężczyzną, jeśli na przykład kocha się lub odczuwa się pożądanie do drugiego mężczyzny. Więc dostawałem takie pytania. Dostawałem pytania na przykład o to, co mi sprawia przyjemność seksualną, coś, co też nie ma zupełnie żadnego związku z poczuciem mojej tożsamości płciowej. Raczej w lekarzach pokutuje to przeświadczenie, że jakaś płeć konkretnie powinna się zachowywać. Dziwne było dla mojego lekarza to, że jestem chłopakiem, a mam kolczyk w nosie i kolczyk w uchu. No jakieś kompletnie anachroniczne rzeczy, więc ta rozmowa była dosyć upokarzająca. Musiałem się spowiadać z takiej części życia, do której nie powinienem być przymuszany, żeby o niej opowiadać zupełnie. Więc często wygląda w taki sposób. No ale tak jak powinna przynajmniej wyglądać, to powinna być rozmowa o dzieciństwie, o jakichś takich pierwszych etapach, w których zauważało się, że to poczucie przynależności płciowej jest inne niż ta oznaczona. Jakieś takie pierwsze momenty, w których coś się w głowie łamało, że może odstaje i w jakim sensie odstaje, jak się dochodziło do tej swojej tożsamości płciowej, a z czym się zmagasz. Opowiada się też o swojej historii ewentualnej, nie wiem, jakiejś depresji, zaburzeń lękowych, więc tak by to wyglądało. I lekarz powinien dać jak najwięcej przestrzeni do tego, żeby o tym opowiedzieć. Czyli odbudowuje się taki życiorys przy pomocy specjalisty. Tak to powinno wyglądać. Bez żadnych takich pytań intruzów, jak ja je nazywam. A to, że zostałeś poddany terapii hormonalnej, wynika ze zgody, którą wydają na to lekarze, czy możesz działać na własną rękę? Zgodnie z prawem nie mogę działać na własną rękę. Oczywiście są osoby, które nie chcą przechodzić tej diagnostyki i próbują sprowadzać sobie hormony z zagranicy. No tylko tutaj ja bardzo to, znaczy rozumiem ten krok, rozumiem tą wielką potrzebę, żeby ta zmiana działała się już tu i teraz, ale oczywiście odradzam coś takiego, no bo jednak przyjmowanie hormonów powinno być pod okiem specjalisty, czyli szczególnie endokrynologa. Ja osobiście robię badania kontrolne co 3 miesiące, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, przyjmowanie, nie wiem, w moim przypadku na przykład testosteronu może podnosić ciśnienie, może prowadzić do większego obciążenia wątroby, obciążenia nerek, więc warto po prostu się badać i warto mieć tego sprawdzonego specjalistę, sprawdzoną specjalistkę gdzieś pod ręką, ale samodzielnie, no tak, nie powinno się tego robić i potrzebna jest ta opinia specjalisty i też do rozprawy sądowej nie można w dowolnym momencie złożyć tego aktu, tylko w momencie, w którym sąd stwierdzi, że w ciele zaszły nieodwracalne zmiany. Więc są osoby trans, które nie chcą przechodzić terapii hormonalnej, nie mają tego problemu niedopasowania ciała, po prostu czują się jakoś i chciałyby, żeby to było odzwierciedlone w ich dokumentach. Natomiast nie mogą tego zrobić, bo nie chcą przejść terapii hormonalnej. Jaki jesteś wpisany w dokumentach?
No, jako kobieta, ja akurat nie mam problemu z podawaniem imienia, które dostałem od rodziców, to Bo jest imię mamy takie Agata. samo. Właśnie, mamy takie samo, dokładnie. A wiesz, co znaczy Agata? Ale tutaj już pierwszy, Wiesz, tutaj co już. w ogóle znaczy Agata, słowo Agata? I co znaczy? Od greckiego Agata. agatos, czyli dobro. Dobro, no musi, bije z nas dobro. Oczywiście. Niesiesz to, czujesz? No, mam nadzieję. Czasem mocniej, czasem słabiej, ale czuję. Ale też chciałem od razu tutaj zwrócić uwagę, że ja na przykład nie mam problemu z opowiadaniem, jakie jest to moje imię, ale jest duża, tak jak już o sojusznictwie, ale jest duża część osób transpłciowych, dla których to jest takie pytanie trudne. To znaczy, są osoby, które odcinają tę część życia jako, nie wiem, moje jako Agaty. I nie chcą, żeby tam była kontynuacja. Nie chcą, żeby to było. Chcą postawić grubą kreskę, odciąć się od tego i żyć już na własnych zasadach. I wtedy to pytanie o to imię bywa bolesne. Więc tutaj też do wszystkich Anton, Państwa, a którzy powiedz oglądacie. mi, jak zacząłeś przyjmować zmiany w swoim ciele? Było różnie. Nie powiem, że to było tylko i wyłącznie entuzjastyczne. Myślę, że sam przyszedłem taki proces, o którym często opowiadają rodzice osób transpłciowych, to znaczy taki proces żałoby trochę, żegnania się z jakimś etapem, żegnania się z jakimiś takimi swoimi przyzwyczajeniami trochę, z tym, co znasz. To jest też bardzo ciekawe, być osobą dorosłą i przechodzić coś na kształt dojrzewania, bo to trochę tak jest, prawda? Jeżeli osoba, ja zacząłem przejmować się testosteron, to trochę przeżywałem to, co przeżywają 13-14-latki chłopcy, to znaczy zaczęła mi się mutacja, która jest oczywiście mega wstydliwa po prostu w różnych sytuacjach publicznych. Skoczył mi poziom testosteronu, zacząłem się bardziej pocić, zaczęły mi wyskakiwać pryszcze, no w ogóle jakieś po prostu przedziwne rzeczy się działy w wieku, który mam teraz 28 lat, a zacząłem przyjmować hormony mając 25 z kawałkiem. Więc to był taki dziwny proces, ale teraz już jestem na tym etapie takiego 100% entuzjazmu, jakiegoś takiej poczucia satysfakcji, że przy tym wszystkim, co było w tym trudne, to już jestem tak daleko i już mam to za sobą. I czasem nawet myślę sobie, że może już bym chciał zapomnieć, ale z drugiej strony, niestety Polska nie daje mi zapomnieć o tym i wydaje mi się, że warto cały czas o tym opowiadać, warto dawać to swoje A jak rodzice świadectwo. przyjęli ciebie takiego teraz? No, nie powiem, żeby od początku było łatwo, bo tak jak mówię, to jest jakby dowiedzenie się, że ma się, nie wiem, syna geja albo ma się córkę lesbijkę, to jest zupełnie inna wiadomość niż to, że twoje dziecko, halo, mamo, tato, macie syna, prawda? Nagle w wieku, nie wiem, 20 paru lat. Więc myślę, że rodzice właśnie przechodzą coś na kształt żałoby, że muszą się pożegnać z tą swoją wizją, muszą się zmierzyć też z poczuciem winy. To pewnie to samo, co się często rodzi w rodzicach, kiedy słyszą, że ich dziecko jest gejem, lesbijką, czyli co zrobiłam źle. A tutaj w tę stronę bardziej to idzie, dlaczego nie zauważyłem, nie zauważyłam. Więc myślę, że to, co mi opowiadali moi Dlaczego nie rodzice. zauważyłem? Nie zauważyłam, bo mogłam zatrzymać. Nie, bo mogłam pomóc wcześniej. Okej. Jeśli jesteś Mogłam kochającym pomóc rodzicem. wcześniej. Jeśli są wspierającymi rodzicami, ale oczywiście są sytuacje, w których rodzice ganią się, że po prostu ich dziecko jest po prostu jakimś dziwadłem, prawda? To też takie historie. Słyszę. No, na szczęście my to robiliśmy, to znaczy ja outowałem się jako właśnie osoba dorosła, czyli nie miałem też od razu takiego oczekiwania, że moi rodzice w 5 sekund będą z tym w 100% pogodzeni i że od razu będziemy mieć wspaniałą taką samą relację. Nie, daliśmy sobie dużo przestrzeni i w tym momencie jakby jest pełne wsparcie, pełna miłość i dobre wspierające relacje. Jesteś po operacji klatki piersiowej? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Boisz Jeszcze się? czego? Bardzo. Muszę przyznać, że bardzo się boję. Bardzo się boję wszystkich generalnie takich interwencji medycznych. Boję się też narkozy.
Boję się też, że efekt będzie rozmijał się z moimi oczekiwaniami. Muszę przyznać, że mam więcej strachu w głowie niż myślałem, że będę miał. Mam nadzieję, że jakoś to sobie oswoję i może jesienią uda się do tego wrócić. Wiesz co, dla wielu osób hetero to, o czym mówisz, jest trudne do zrozumienia. No, bo wiele osób może myśleć sobie, to są wybryki. Ja sama spotkałam się bardzo często, spotykam się bardzo często z taką reakcją u różnych moich znajomych i tak dalej. I myślę, że to, tak sobie wyobrażam, że to musi być piekielnie raniące, że to jest bardzo raniące. Czy możesz wytłumaczyć, dlaczego to nie jest wybryk, tylko tak fundamentalna i najgłębsza potrzeba? No to ciężko w ogóle polemizować z taką opinią, że czyjeś poczucie, nie wiem, seksualności czy czyjeś poczucie tożsamości płciowej może być wybrykiem. No to nie jest coś, co sobie w toku życia wymyślamy, tylko to jest coś, z czym się po prostu rodzimy i co w toku życia odkrywamy. Jest to coś, co zupełnie nie podlega negocjacji. To znaczy, ja nie negocjuję państwa heteroseksualności, ja nie negocjuję państwa cispłciowości, nie negocjuję państwa wyboru, więc tego samego oczekuję po prostu od innych, że nie będą mi mówić nie, nie będą mi mówić, a może ci się wydaje, a może ci przejdzie, a poczekajmy, zobaczymy, a może musisz się, nie wiem, leczyć, a poradźmy się psychologa. No, no nie, po prostu nie. Myślę, że każdy z Państwa wie, kim jest i nie chciałby, żeby ktoś mu mówił, że jest po prostu inaczej. Zanim poddałeś się tej tranzycji, no, musiałeś jakoś żyć ze sobą w sobie. I czy miałeś takie momenty, w których musiałeś zmienić otoczenie, czy też zmienić swój styl życia, żeby odnaleźć w swoim życiu przestrzeń dla siebie, takiego, jakim chcesz być? Ależ jak najbardziej. Uważam, że jestem przez ostatnich 6-7 lat byłem w ciągłej podróży. To znaczy, tuż po liceum wyjechałem z rodzinnego Wrocławia po to, żeby właśnie trochę się odciąć od rodziców, trochę odciąć się od środowiska, które znam, też trochę moich znajomych, bo bardzo ciężko było mi się wyautować z moją nienormatywnością. Pierwszy coming out, który robiłem jako lesbijka. Bo na tamtym etapie na pewno wiedziałem, że bardziej ciągnie mnie w stronę dziewczyn. Bardzo szybko zacząłem pierwszą swoją taką stałą relację z dziewczyną. Potem zacząłem odkrywać w sobie, że to może chodzi o coś innego. Pamiętam, że tym takim najważniejszym formacyjnym dla mnie momentem to był moment, w którym spotkałem pierwszego transchłopaka. Wcześniej nie słyszałem, nie wiedziałem, w ogóle nie wiedziałem, że są takie osoby. I pamiętam, jak to się wydarzyło, i pamiętam, że po prostu trochę mi się ugięły kolana, i wtedy to już kliknęło. Jeszcze się z tą myślą, że ja też tak chcę przez kilka lat dobrych, że tak powiem kolokwialnie, bujałem, bo jakoś tak sobie to tłumaczyłem. Łe, przecież nie muszę się określać, to wszystko jest takie płynne. W ogóle to społecznie to są wszystko konstrukty, nie ma co. No, troszeczkę się tak oszukiwałem, troszeczkę wypierałem, czego oczekuję. No i w momencie, w którym podjąłem decyzję, to z Poznania szybko przeniosłem się do Warszawy, żeby tutaj już w pełni żyć na swoich zasadach. I kiedy to zrobiłem, to się tak w życiu zatrzymałem. To znaczy, pierwszy raz od tych kilku lat złapałem taką stabilizację i poczułem spokój. To oczywiście nie jest spokój, który jest permanentny. Wiadomo, że tranzycja to nie jest coś, co sprawia, że nie ma się już innych problemów i która leczy, nie wiem, wszystkie rany, wszystkie traumy, wszystkie trudności. No nie, no tak życie nie wygląda, ale tak ze sobą zdecydowanie poczułem pierwszy raz od dłuższego czasu spokój i już nie muszę nigdzie gnać, biec, gonić niczego. Masz dziewczynę czy chłopaka? Mam dziewczynę, ale to nie znaczy, że podobają mi się tylko dziewczyny.
w jaki sposób definiujesz partnerkę swoją? To nie jestem pewien, czy rozumiem. To znaczy? Czy pochodzi ze świata hetero, czy pochodzi ze świata A nie, moja dziewczyna, to ją LGBT? Trzeba było ją spytać, ale moja dziewczyna sama określa się jako lesbijka i ja jako taka trochę też polityczna kategoria, ja zdecydowanie jej tego nie zabraniam, nie czuję się obrażony, ale to trochę też tak w żartach między nami sobie o tym rozmawiamy. Zdecydowanie czuję się osobą, która przynależy do społeczności osób LGBT. Jest taki termin, który ładnie opisuje tę seksualność, chociaż jest mało znany, to znaczy panseksualność, czyli to jest ta seksualność, w której podobają ci się osoby niezależnie od tego, jakiej są płci, niezależnie od tego, jakie mają genitalia i jakimi osobami się czują. To jest panseksualność. Anton, powiedz, tak chyba oboje się określamy. Powiedz, bo my o tym nie mamy zielonego pojęcia. Ja nie mam przynajmniej w każdym razie zielonego pojęcia. Czy to jest szeroki problem, czy to jest duża skala w społeczeństwie? Ludzi, którzy nie uświadamiają sobie swojej transpłciowości. Wydaje mi albo się, boją że... się uświadomić, albo są, a na przykład nie chcą o tym powiedzieć. No na pewno transpłciowość wiąże się z zupełnie innym bagażem, to są zupełnie inne doświadczenia, to znaczy trzeba zrobić w swoim życiu być może jeszcze większą rewolucję niż w momencie, w którym jest się lesbijką, czy gejem, czy osobą biseksualną. I może powiem tak, w ostatnich latach, tak jak, bo bardzo silnie śledzę różne fora dla osób transpłciowych, gdzie głównie jest młodzież, to znaczy osoby w wieku naprawdę od 12 do powiedzmy 18 lat, czasem też osoby w wieku 20 lat na początku tej swojej dekady. I to są osoby, które coraz wcześniej się dowiadują o tym, coraz wcześniej mają te refleksje, coraz wcześniej szukają też dlatego wsparcia i to jest już to pokolenie, które ma się w kim przejrzeć, to znaczy mają źródła i polskie, i angielskie, wiedzą, że takie osoby są, mają po prostu formacyjną dla siebie postać Annę Grodzką, mają albo swoich... Catherine Jenner. Tak, mają swoich youtuberów, youtuberki, osoby, które prowadzą kanały na Instagramie i dokumentują swoją tranzycję i oni po prostu wiedzą, że tak się da, tylko potrzebują trochę wsparcia. No i po tej drugiej stronie tej opowieści jest to, że mają często transfobiczne domy, że nie dostają wsparcia w szkole, to znaczy w szkołach słyszą, że to jest niezgodne z prawem, żeby się do nich zwracać imieniem, które sobie wybrali, to jest niezgodne z prawem, żeby mówić w formie męskiej albo żeńskiej, tak jak sobie życzą, więc zderzają się z taką ścianą, mimo że dostają głównie z internetu i od innych osób bardzo dużo takiego afirmacyjnej narracji, bo też trzeba sobie powiedzieć, że w mediach jest dużo o naszym cierpieniu, dużo o tym, jakie to jest trudne, jak dużo znoju, ale też jest naprawdę grupa osób, która po prostu bierze to doświadczenie, czyli doświadczenie transpłciowości, jako po prostu jedną z rzeczy, która wydarza się w życiu, to znaczy jedno z doświadczeń, jedno z tożsamości. I po prostu traktuję to bardzo, bardzo pozytywnie w zasadzie. No, coś, z czym musimy sobie jakoś tam poradzić, ale też coś, z czego czerpiemy radość po prostu. Anton, powiedz, jakie my popełniamy najczęściej błędy wobec waszej społeczności, my heteroseksualni? Nawet nie chcąc ich popełniać, robimy to, bo nie wiemy. No, przede wszystkim to, co dla osób transpłciowych jest ważne, to żeby zwracać się do nich tym imieniem i tymi zaimkami, które preferują, więc jeżeli nie jest się pewnym, jakie to mają być zaimki, albo nie wiem, widzi się osobę, która wygląda, nie wiem, bardziej na żeńską, ale słyszy się tę rozbieżność, na przykład używa męskich końcówek, to zawsze można po prostu dopytać, w jakiej formie się do ciebie zwracać, jak sobie życzysz, czyli nie zakładać, ale dopytywać. Ważne jest też to, żeby nie pytać o wrażliwe rzeczy, to znaczy kiedy spotykamy się pierwszy raz, załóżmy, spotykamy się pierwszy raz na kawie, no to ja nie pytam, nie wiem, o szczegóły swojego życia seksualnego, nie pytam o jakieś takie po prostu rzeczy, które trzyma się gdzieś w szufladzie czy na tyle szafy. Takie pytania, które często dostają osoby trans, to są pytania o to, a skoro jesteś taką osobą, no to jakie masz genitalia? No to nie jest najfajniejsze. To...
takich pytań To nie na jest pewno. najfajniejsze pytanie. No, to nie jest najfajniejsze pytanie, które można dostać. Też pytanie, które często dostawałem, które wiąże się głównie z niewiedzą, to jest, a kiedy zrobisz operację? To znaczy, a kiedy już będzie po wszystkim? Tak jakby proces tranzycji to był jakiś jeden magiczny zabieg, który nagle zamieni po prostu księcia w żabę, żabę w księcia, prawda? No nie, no nic takiego nie ma miejsca, to jest długi proces i też nie zakładać, że dla każdego tranzycja wygląda tak samo. To znaczy, ja jestem na przykład osobą, która jest na hormonach, bo chcę być na hormonach, i dodatkowo na pewno chcę zrobić operację, jak już będę na to gotowy, to znaczy mastektomię, czyli operację klatki piersiowej. Natomiast nie zakładać, że chcę dokonać jakichś jeszcze innych interwencji medycznych. I tak, po prostu pytać i uważnie słuchać. To jest najważniejsze. Dlaczego słowa naszego prezydenta są tak niebezpieczne? No, słowa naszego prezydenta to jest przyzwolenie na przemoc fizyczną. No, nie można po prostu bagatelizować tego i mówić, że to jest zwyczajne paplanie, cynizm obecny w kampanii wyborczej i to nic nie znaczy. Nie, to coś znaczy. Ja w zeszłym roku byłem na Marszu Równości w Białymstoku. Miałem być tam tylko jako reporter, który świadkuje temu, co się dzieje. Ale byłem też jedną z osób, która została zaatakowana przez agresorów tam na ulicach. I to nie były bojówki prawicowe, to nie była Młodzież Wszechpolska, to nie był obóz narodowo-radykalny. To były po prostu osoby, które wybrały się na swój niedzielny spacer po mieście i nie podobało im się, że zboczeńcy chodzą po ulicach, więc postanowili ich przepędzić fizycznie. Więc takie rzeczy już się w Polsce dzieją. I jeżeli mówi to głowa państwa, jeżeli mówi to osoba, która ma afiliację instytucji publicznej, no to jest to po prostu karygodne, jest to naturalne przyzwolenie na przemoc. I nie jest tak, że mnie osobiście te słowa ubodły. To znaczy, ja jestem na takim etapie życia, że po prostu nikt mi nie wmówi, że nie jestem człowiekiem, że jestem gorszy, że coś jest ze mną nie tak. Nie, jestem ze sobą poukładany, ale gdy słyszę takie słowa, to myślę sobie o lesbijce, która po prostu odkrywa swoją tożsamość w Tarnowie. Myślę sobie o młodych transchłopakach, którzy mają niewspierających rodziców. Myślę sobie o geju, który doświadcza bullyingu ze strony kolegów w szkole. Jeśli słyszysz jeszcze coś takiego, to może mieć naprawdę opłakane skutki i co jakiś czas niestety opisujemy historię tych osób, które nie wytrzymały tego, nie wytrzymały tej homofobii, nie wytrzymały tej transfobii i ja jako dziennikarz nie chcę tej historii już więcej opisywać. Jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które możemy zrobić dla Was? No to trochę już to mówiłem, ale to jeszcze się powtórzę. To znaczy, po pierwsze, nie zakładaj, tylko zawsze pytaj. Pytaj o to, czego osoba potrzebuje, czego sobie życzy. Po drugie, jeśli chcesz wesprzeć społeczność osób transpłciowych, to polecam wspierać organizację, która od wielu lat robi szalenie dużo i w obszarze wsparcia, i w obszarze lobbingu politycznego na rzecz lepszego prawa dla osób transpłciowych i to jest Fundacja Transfuzja. Możecie ją wspierać miesięcznym abonamentem. To nie muszą być ogromne kwoty, to może być naprawdę 5-10 zł w miesiącu. To naprawdę robi różnicę. No i reagować na każdy przejaw mikroprzemocy, czy usłyszysz to od kolegi w żarcie przy piwku gdzieś, czy usłyszysz to ze strony swojego samorządowca, który ogłasza akurat twoją miejscowość strefą wolną od LGBT, czy słyszysz to od głowy państwa, pisz petycję, wychodź na ulicę i nie zostawiaj osób LGBT nigdy samych. Chciałam Ci, Anton, bardzo serdecznie podziękować. A no i właśnie, jeszcze ja chciałem bardzo Tobie podziękować i właśnie jak mówimy o sojusznictwie, to właśnie to, co robisz, też coś wspaniałego, to znaczy oddawać osobom głos. Bardzo Ci za to dziękuję, to jest ogromne, ogromne wsparcie. Ja Wam dziękuję. Ja się czuję zaszczycona i przede wszystkim jestem Ci wdzięczna, że tak wspaniale, otwarcie o tym mówisz, bo żyjemy w społeczeństwie, w którym tabu jest bardzo silne. Tabu dotyczące różnych sfer życia. Także w życiu ludzi heteroseksualnych jest bardzo dużo tabu.
I jeżeli my możemy w jakiś sposób je przełamywać, to przestajemy się bać, przestajemy się niepokoić, wstydzić. Życie po prostu staje się lepsze, prostsze, łatwiejsze. No i możemy być też z drugim człowiekiem bliżej po prostu, jeśli nie mamy ale tych po prostu możemy przysłowiowych trupów być, w szafie. Możemy być też dzięki temu zdrowsi. I to jest niezwykle ważne. Anton, niesamowicie trzymam za ciebie kciuki, za was wszystkich. Zawsze możecie na mnie liczyć, ale widzę też, że na wspaniałą społeczność, która się tworzy tutaj wokół naszych live'ów. Dzisiaj jest prawdziwy maraton LGBT u mnie na Instagramie. Oddaję wam głos. Chcę, żeby wasz głos dotarł tam, gdzie istnieją jeszcze jakieś wątpliwości, powstają jakieś znaki zapytania i wierzę w to, że może takimi różnymi głosami stworzymy wspólny chór, który jednak coś zmieni. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Jestem przekonany. Dziękuję czytam bardzo. Twoje teksty, jesteś świetnym dziennikarzem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Fajnie było, że mogłam cię poznać. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ta rozmowa oczywiście również za chwilę znajdzie się na moim IGTV, na moim Instagramie. A od tej pory ja przekazuję mój Instagram w ręce Ali i Dominiki. Zobaczycie, jak żyją, zobaczycie, jak wyglądają sprawy dziewczyn, które postanowiły być partnerkami. Kochani, dziękuję wam za ten niezwykle długi, ale jakże ważny i ciekawy czas. Jesteście wspaniali. Pamiętajcie, miłość jest jedna, love is love. I jedyne, co możemy po sobie zostawić dla innych, to szacunek i zrozumienie. Trzymajcie się, miłego dnia.